W takim razie zaczynamy kolejny odcinek z serii Minecraft Evo, czyli waszej ulubionej serii na modach. Nie wiem, ile było łapek w górę pod poprzednim odcinkiem, ale bardzo wam się podobał odcinek z prądem, więc mam nadzieję, że ten też wam się spodoba i musicie zostawić tutaj łapkę w górę pod tym odcinkiem również. Także my przechodzimy może już dzisiaj do fabuły, bo to jest coś, co odkładaliśmy troszkę, a dzisiaj możemy już do tego przejść dalej. Dokładnie. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na przejściu fabularnie parę stopni dalej. Może to się uda, może nie, ale wcześniej jeszcze zanim zaczniemy wchodzić w tą fabułę, musimy zrobić naszego Blaze Roda, którego już planujemy zrobić od 10 odcinków. Dobra, i do niego. Powiedz, czy mamy te pyłki Blaze Rodowe? Chyba nie mamy. To chyba musimy iść do Netheru. Dobra, to ja w takim razie pójdę do Netheru, a ty zacznij przygotowywać to, co potrzebujemy do tego. Czyli musimy przygotować blueprinty. To ogólnie słuchajcie. Pokaż najpierw tak, jak musisz Blaze Roda zrobić. Wyszukaj sobie Blaze Rod i pokaż, co po kolei potrzeba zrobić do niego. Blaze Rod. Moi drodzy, do Blaze Roda potrzebujemy Metal Press Mold Rod. Czyli to jest ten przedmiot, właśnie ta część, której jeszcze nie mamy, która będzie potrzebna do tego, żeby nasza prasa, którą robiliśmy poprzednim razem, działała. Dokładnie. Czyli musimy sobie przygotować różnego rodzaju moldy. My ogólnie mamy tych moldów. No, jest ich parę. No, to nie jest dużo roboty. Nie, spokojnie. Do tego będziemy potrzebowali, do Blaze Roda potrzebujemy molda rodowego, ale się zamotałam trochę. No, potrzebujemy zrobić jedną płytkę stalową, no i trzy barwniki i papiery. Żeby zrobić blueprint, tak? Żeby zrobić blueprint, dokładnie, tak. A blueprint będzie nam potrzebny w Workbenchu z Immersive Engineering, w którym craftingi musimy sami sobie jakby ułożyć taką siatkę dokładnie. Do craftingu. Więc ja przygotuję tutaj ten crafting. Jeszcze brakuje mi, powiedz, czy robiłeś stalowe plejty? Nie, ale stalowe sztabki są, więc wystarczy przetłuc je w tym, nie? W kowadle. No, ja już się przyzwyczaiłam. Ostatni raz będziemy już teraz tłuc, szczerze mówiąc, bo słuchajcie, Metal Press będzie teraz już za nas wszystko robić, także będzie naprawdę fajna sprawa. Dobra, no i w takim razie mamy przygotowane składniki na to. Chyba wszystko już mam. Płonę w opór, nie mogę przestać. Słyszę, że płoniesz, słuchaj, to jest masakra. Że ty się palisz normalnie. Ale to jest masakra, bo słuchaj, to płonięcie tutaj w Netherze jest takie prawie nieskończone. Dobra, a ja zrobiłam w tym momencie już tego blueprinta. Dobrze. Więc możemy podmienić tego blueprinta tutaj i jak widzicie, w tym momencie mamy zupełnie inne craftingi, także mamy 8 craftingów dodatkowych. I inna siatka craftingu się zrobiła chyba, nie? Tamta wyglądała chyba odrobinę inaczej, Tak, wyglądała inaczej, bo były inne rzeczy, siatka craftingu była taka sama, ale inne rzeczy można było craftować. I potrzebujemy do tego, powiedz, że masz obcinacz do kabli. Jest w skrzynce z Immersive Engineering, także dobra, spokojnie możesz tam go znaleźć. To w takim razie jeszcze potrzebuję 5 płytek, mam na szczęście obcęgi. Dobra, ja wezmę chociaż kilka tych Blaze Rodów, Blaze Powderów przygotuję, żeby nie skończyć tylko z jednym. Ile potrzeba Blaze Powdera do jednego Blaze Roda? Już ci mówię. Jakbyś mogła to szybko sprawdzić. Pamiętam, że tam było szybko, chyba więcej niż jeden. To jest na pewno, pewność. Na pewno będziesz więcej niż jeden potrzebować, 4. Oj, dobra, no to w takim razie chwilę tutaj spędzę, ale dam sobie radę. Wierzę w ciebie. No tak, dalej mam jeden. Dobra, no to jeszcze chwilę, no spokojnie. Jak ci idzie ogólnie robienie tego? No właśnie sobie tłukę stal w tym momencie, tak na spokojnie. To dobrze. Chyba 5 sztuk potrzebowałem, nie, 5. Czego? 5 sztuk na jedną sztukę, o tak. O tak. I w tym momencie mogę wybrać sobie, że chcę Metal Press. Super. I mamy Metal Press. I trzeba będzie wszystkie pozostałe porobić, także też można stłuc tej stali w opór tyle, żeby nam starczyło na zrobienie tego wszystkiego. Zaraz ja się prześpię i zrobię to już za chwileczkę. Tylko zamontuję jeszcze tą prasę, tą taką, jak to się nazywa, to mold, czyli wzór. No, jakby taki forma. I teraz formę, montujemy tutaj i teraz już powinno to działać, jak no będzie. No to dawaj, jakiś wrzucę jakąś sztabkę na razie, sprawdzimy, czy roda da się zrobić. Potrzebujemy jakiegoś roda w tym momencie, czy nie? W sumie mam tylko stal przy sobie. No dawaj jeden ten, zobaczymy, patrzcie, co się stanie. Patrzcie, w ogóle przykleił się i bach, i mamy roda. Ale super, w takim razie ja jeszcze nie mogę zobaczyć, bo płonę. Nawet 2 steel rody, także to jest super sprawa, że z jednego wcześniej chyba robiliśmy jeden, a teraz możemy 2 zrobić. No to w takim razie teraz sobie zrobię... Tak? Z jednej sztabki 2 wychodzą? Tak. Kurde. W takim razie teraz zrobię ten mold, który pozwoli mi robić plejty. Wtedy nie będę musiała robić tego ręcznie. I do plejtów, i do zębatek, i do wszystkich innych rzeczy. Tyle, ile się da tak naprawdę. Tak, ale chodzi o to, że w pierwszej kolejności zrobię ten, co robi płytki. Dzięki temu będę mogła zrobić, taniej później wszystko.
Ojej, ciuże, załatwiałem wszystko. Mam 5. Dobra, wystarczy na razie 5, wracam do domu. Dobra. I dobra, to w takim razie będziemy mieli zrobione wszystkie te rzeczy. I skoro masz już tego plate'a, sprawdź jeszcze, co jest do zrobienia z takich rzeczy w naszej jakby linii fabularnej, bo ja muszę tutaj biec, nie mogę się zatrzymać nawet na chwilę. Już ci mówię. Zaraz po tym, jak zrobimy... Circuit. Circuit, a w ogóle to teraz musimy circuit zrobić. To jest obwód scalony właśnie. I ten obwód scalony zaraz się nim zajmiemy i zaraz wam wytłumaczymy dokładnie, do czego on służy, bo mamy już od razu zastosowanie pierwsze dla niego. Próbuję znaleźć. Okej, czyli potrzebujemy izolowane szkło? Insulating, obrażone szkło? To jest... Szkło? Nie, no jakie obrażone? No insult, wiesz. Nie, to copper plate, wagon to szkło, mamy chyba. Jakieś takie... Wzmocnione chyba jakieś. Nie, jakiś to sposób. Ma inną nazwę, wiesz? Ale no w każdym razie to jest takie specjalne szkło. Tak. No i jego będziemy potrzebować do tego, ale... Ono nie jest trudne do zrobienia, bo do niego potrzebujemy dwa iron grity, o których ja mówiłem już od bardzo dawna i że do nich była potrzebna nam do zrobienia crusher, czyli ta wielka maszyna, która nam miażdży i robi pyłki z różnych rzeczy. Okej, myślałam, że już jesteś blisko, ale w takim razie ja porobię jeszcze te płytki, tak czekałam. Rób spokojnie, Agu, ja za chwilkę docieram do domu i zaraz będziemy mogli przetłuc pierwszego Blaze Roda, żeby wykonać pierwszy achievement. Mam nadzieję, że zaraz tam dotrę, tylko poczekaj, gdzie tu były, tutaj są schody, dobra. Zobaczmy, ile tych płytek wyjdzie z tego, czy wyjdzie rzeczywiście... Nie, płytki wychodzą pojedyncze. Płytka chyba jedna, bo wydaje mi się, że ta płytka jest ogólnie większa niż sama sztabka. Ale ten dźwięk jest śmieszny taki. Tak, jeszcze nie słyszałem, zaraz dotrę tam i posłucham. Zaraz zobaczymy. Oj, zlagowałeś mnie. Co ty mówisz? No, ale spokojnie, zaraz się wczytasz, to i ja się wczytam. Okej. Dobra, to jedzie w takim razie, super. Słuchaj, wiesz co, możesz już podłożyć tam od razu jakby... Jak to się nazywało? Tą krejta? Nie krejta, tylko do robienia rodów. Aha, czyli i zrobimy to. W takim razie dobra. Blaze Roda, czyli naszą pałkę blazową, płomienną. Chyba to się po prostu... Nie, czekajcie, to musimy chyba wolną ręką zdjąć. Tak? Swiftem. O nie, po prostu zamieniamy klikając prawym. Okay. Bez czyli żadnego shifta, bez zdjąć niczego. Bez, żeby było? Chyba nie, okay. Ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. Nie, da się. Okej, okay, no widzisz, czyli okay. Jednak. To gdzie ty jesteś? Biegnę... Chodź, rób jestem... tego Blaze Roda, rzucaj tutaj te pyłki. I proszę bardzo, masz 5 pyłków. Wszystkie razem zjeżdżają. Jest pierwszy Blaze Ej, ale Rod. Czekaj, to wszystkie poleciały? A ile ich było? 4 do jednego? Ja dałem 5. Tak. Dobra, no to w każdym razie mamy zrobionego Blaze Roda. Słuchajcie, skończyliśmy w tym momencie nasze osiągnięcia związane z Netherem, przynajmniej tę górną część. Zostaje nam teraz już tylko Extended Crafting i w końcu latanie. O, ja chcę latać. To zrobimy, ale myślę, że troszkę później, bo jeszcze na razie musimy się skupić. Musimy się przygotować do tego jeszcze. Musimy się skupić właśnie na tych pozostałych rzeczach i najpierw tego serkata zrobimy, bo trzeba było się do niego przyłożyć. Masz ten poprzedni crafting ułożony? W sensie ten, jak to się nazywa? Blueprint. Mam go przy sobie. To nie robić innych jest... tych? Co? Czy nie? Czy no na razie nie. Bo włożyłaś pewnie jakieś materiały albo nóż, albo cokolwiek. A, jest, są nożyce. Dobra, zamień szybko na tamten. I teraz tak, żeby go zrobić, mamy chyba prawie wszystkie materiały do tego przygotowane. Copper plate'a idę zrobić w nowej prasie. Żarówek ile trzeba do tego zrobić? Dwie. Oh. Dwie i ty miałeś dwie ponoć. Okej, no nie, mieliśmy to trzy od początku razie... i dwie już zużyliśmy. To w takim razie musimy zrobić vacuum tube, czyli naszą żarówkę. I crafting nie jest jakiś specjalnie trudny, także można sobie pozwolić na to całkiem szybko. Dobra, ja zrobię copper plate'a. Tak? Zrobiony. Tak? To no. Zrób jeszcze jednego, bo będziemy musieli je pociąć na te małe kabelki do vacuum tube'a. Na kable? Tuba. Tak. To czekaj, to ja zrobię w takim razie ten do kabli tych, bo jest kabel. Tak? Tak, jest coś takiego jak robienie kabla tutaj, w sensie to jest metal press mold wire, to chodzi? To jest no i to w takim sprawa. Razie robimy to. Ale potrzebujesz plejty z tego. Z czego? Czy nie potrzebujesz plejty? A, plejty, masz rację, plejty. Dobra, to dawaj plejty ze stali i dawaj dobra. Szybko rób go. Ale super, słuchajcie, to odpadnie nam masa narzędzi do tego. Zrobimy wszystko, patrz, masz gear, tak żeby będziesz mogła go szybko mógł tam sobie, i lecimy mogła. Zaraz z tym. Będziesz mogła sobie zrobić. Co będziesz mogła sobie no, zrobić? No ja do ciebie tak powiedziałam. No to będę mogła sobie zrobić. Dobra, dokładnie. No to nie mam kopru. Poczekaj. Ej, a blok da się tam wrzucić, myślisz? Wrzuciłem koper, ale nie ten, nie zadziałało ten, mielenie. Więc na razie jest jeszcze drobny problem. Czy myślisz, że jak wsadzę tutaj blok? Właśnie... Nie, blok chyba nie ten, byłam ciekawa. Nie wejdzie. A masz młotek, bo mi się zepsuł znowu. No mam jeszcze, ja cały czas mam ten młotek, to bo ja zrobiłem sobie pół staka młotków. Stuknij. I wiesz... To oddaj jednego. Dobra, i jeszcze ten zestukam. Proszę bardzo, to jest przygotowane. Dobra, to zrobię ci kable. Dobra. Bo ile tych kabli ci potrzeba? Ej, to robienie tutaj jest fajne, jak się zrobi to automatycznie już wszystko. Już ci mówię, poczekaj, dwa będą potrzebne do żarówki i do serkata również potrzebujemy.
tak? To czy nie? Ale to są takie zwykłe copper wire'y? Tak. Takie zakręcone tak, jak ósemki? Tak, zwykły taki copper wire, dokładnie tak. Dobra. Poczekaj, no nie mogę tego sirkata znaleźć, patrz teraz. Sirkat. No i jak to? On jest po prostu sirkat. Masz do board. Tego, to jeszcze to złoto do trzeba zrobić. Do niego potrzebny jest jeden copper plate, także musisz zrobić jednego plate'a. Jeśli chodzi o żelazo przemielone, wydaje mi się, że takie było, ale jeśli nie dobra, ma... jeden plate już zrobiony. Nie ma. To musimy zrobić tak. Ej, potrzebujemy, strasznie fajne to jest. Potrzebujemy teraz kaktusa albo coś, co jest zieloną rośliną. Ogólnie ja przed chwileczką patrzyłam ten crafting. Myślisz, że papuga zielona się nada? Nie. Dobra, papuga to... się nie nada. Ale masz coś takiego jak yucca, albuca, namaquensis. Co? I datura. W sensie wysokie kaktusy. Po polsku, proszę. Te wysokie kaktusy, które wchodzisz w nie, one dobra, cię gryzą. Dobra, znalazłem coś, co jest zielone. To wygląda na zielone i to też wygląda na zielone. Myślę, że uda się zrobić z jednego albo... Yucca, tak? Tak, yucca była też. Dobrze. To na pewno to z tego się razie... uda zrobić nam zielony barwnik. Tak, myślę, że bez problemu. Biegnę w takim razie szybciutko. Co dalej? Potrzebujemy szkło. Jeszcze grit. Czy mamy szkła jeszcze troszkę? Szkła mieliśmy, dobrze. Ale potrzebujemy jeszcze iron grit. I już właśnie biegnę i już wrzucam, już robię. Uwaga, okay. Wrzucam dwa i będą dwa iron grity nam wychodziły. Wyjechał? Wyjechał jeden. Dobra, i wyjechał drugi. Wrzucam teraz yuckę. Jeszcze jedną yuckę. Dance. To ja idę... You can dance? Dobra, i mam green dye przygotowane. I ja świetnie. Teraz dwa szkła. Biorę dwa szkła. Dokładnie tak. Wkładamy je tutaj. Dobra. Cyk. A, czekaj, to teraz tak. Gdzie ty to kraftujesz? No, a, nie wiem, tutaj, no tak... dobra. No, szkło i iron grity po bokach. Tutaj są. No i super. Mamy super. Insulating glass. Teraz układamy to. Teraz potrzebujemy żarówki. A nie, bo to jest w innym miejscu. Żarówka, słyszysz? Tak. Chodź tutaj do żarówek. Przygotowuj. Potrzebujemy ja? Redstone, potrzebujemy kabelki i potrzebujemy szkło. Szkło. Masz szkło? Kabelki mam. A szkło? A szkło nie. Dobra, to biorę szkło. I redstone też nie mam. Już niosę. To jest tak. I to jest tak. I okay, mamy trzy po sztuki. Po prostu trzeba je wrzucić, tam nie ma znaczenia. Za nie, nie ma kolejności. Nie, po prostu wrzucasz. Fajnie, no dobra. I teraz możemy w takim razie wrzucić te dwa, ten jeden i ten jeden. I mamy sirkata. Jej, udało się. Jej, super. W końcu. Wspaniale, słuchajcie, bo to już naprawdę nas przybliża do zrobienia kolejnych rzeczy. No i mamy już w planie na pewno zacząć robić nowy jakby rozdział, który będzie związany z minecartami, które będą same sobie jeździły. I to jest bardzo fajna sprawa, bo do tego właśnie, żeby zrobić kart assembler, bo on tak się nazywa ładnie, czyli coś, co służy do składania tego, potrzebowaliśmy właśnie zrobić sirkat, potrzebujemy jeszcze tutaj basic crafting catalyst, który problemem jakimś specjalnym nie jest, bo już go wcześniej tworzyliśmy. To będzie się dało raczej zrobić. No zegarek i zegarek chyba reszta, gdzieś... nie, reszta nie rzeczy są całkiem, jest całkiem prosta do zrobienia, ale to zostawimy jeszcze sobie troszkę na później. Zróbmy bo możecie coś zobaczyć. Fabularnego może jeszcze. Coś fabularnego, no właśnie. Do fabularnych rzeczy na pewno moglibyśmy zrobić core sample drill, który nie jest też trudny w craftingu, bo już wcześniej go patrzyliśmy. I on służy do tego, żeby wyszukiwać, czy na danym chunku znajdują się na przykład jakieś materiały. Na przykład rudy albo też złoża płynne. No, i mnie zastanawia teraz, czy to ma jakiś większy sens specjalny, bo my tak naprawdę widzimy, czy na danym czasie coś się znajduje poprzez to, że mamy te próbki na górze. Bo wiem, że to z tego, co ja się dowiedziałam, wynajduje również płyny. Okay. Więc może to ma związek z tym naszym następnym osiągnięciem, które polega na tym, że musimy użyć core sample drill, żeby zlokalizować olej. A, no dobra, to ma sens. Dobra, w takim razie tak, słuchaj. Tak, jak widzisz, musimy to zrobić. Zróbmy scaffoldingi, zróbmy te wszystkie iron mechanical komponenty i tym podobne rzeczy, które będą nam potrzebne do zrobienia, no, jakby tego drilla i po prostu lecimy dalej z naszą fabułką. W takim razie potrzebujemy scaffolding, ja nie pamiętam, co tam się robiło. Mhm, ja też. Ale spokojnie. Do tego potrzebujemy patyki, steel rody, czyli ja idę robić steel rodów jeszcze trochę. I wiesz co, wkładaj żelazo, no bo koniecznie będziemy musieli przerobić na stal. A co na stal? Żelazo. A, to już bo mamy rzucam. Mało żelaza. To ja idę w mało takim razie... żelaza, mamy 20 bloków żelaza, nie gadaj, że jest tak mało. Mało do, stali, tutaj mało do blast stali. Bricków to się wrzuca, tak? Tak. Okej, to ci będzie przerabiało tam na spokojnie. To i teraz to tak, tutaj. Właśnie, słuchaj, weź tam miaszcz i pompuj i zgniataj. Ile tych scaffoldingów do tego trzeba? Ja nie wiem, Agu, a zresztą, czy jedziemy... O nie, co jedziemy? Nie. Dobrze jedziemy, bo tu plejty, to... chciałem plejty! Dlaczego nie jest zły ten włożony? Ale czego chciałeś plejty robić, skoro jest włożony ten, ja robiłam, robię patyk. Ojejciu, no, ja byłem przekonany, że tutaj się plejty robią, bo widziałem jeszcze przed sekundą tutaj do plejtów. Masz. Dlaczego mi to zmieniłaś w ostatnim momencie? Nieprawda, zmieniłam to wcześniej, bo ja przyszłam ja się tutaj kręcę. Robić patyki. No, ale ja widziałem jeszcze w ostatnim momencie, jak rzuciłaś. Ale nie krzycz, proszę. Ale ja nie krzyczę. Ale nie krzycz, proszę. Ja ci mówię, ja byłam no tutaj dobra. Pierwsza. Ciekawi mnie, czy jest jakaś automatyczna maszyna do rozbijania bloków.
To mnie może jest, ale, to raczej nie zrobić. Jest to. No, na pewno nie. To tak, to jestem wręcz pewien, że a tak to działa. A czy tak dużo potrzebujesz iron plate'ów? Siedem? Osiem. To dokładnie. Masz jeszcze jeden? No to masz. Masz to, co twoje zrobione. Teraz jedzie? Tak. Dobry jest, okej. Okay. Dobry jest, bo ja już zrobiłam steel scaffolding. Okej, okay, trzeba coś do łapania tutaj dodać. Wiesz co? Ja wiem, o co chodzi. O, teraz będzie tutaj skrzynka i będzie wjeżdżało sobie samo. Ja mam pomysł, ale jaka skrzynka? Sezon. No tutaj do skrzynki będzie sobie wjeżdżało. A będzie tak wjeżdżać? No chyba powinno, wiesz, tak mi się wydaje. Nie wiem, co tutaj mogę zrobić bo jeszcze. Bo jest coś takiego jak... Koprowę zrobię jedną, uwaga, rzucam. No co, żebym rzucił? Jest coś takiego jak wydaje mi się, że teraz pas, który zbiera. Ja myślę, że to wjedzie i łapie się samo, widzisz? Okej, to po nie prostu. Potrzebujemy, dobra, no, to super. To jest dobrze zrobione. To super, co tam jeszcze potrzebne było? Nie spałem. Miałem takie wrażenie, że śpię. Ty śpisz dalej. Tak, ale przed chwilą spałem, zrobiłem dzień i przed chwilą była znowu noc. Takie to, miałem to wrażenie. To nie wiem, może nie przespałeś całej nocy. Zobaczmy, słuchaj, kraftujemy wszystko po kolei, co tylko potrzeba. Dobra, to jest tak. Drill, jeszcze raz zobaczmy, jaki był crafting. Potrzebujemy jeszcze płotki. Okej. Kraftuję. Light engineering bloki przygotowane. Uwaga, zmieniam na rody. Już nie będę potrzebować więcej. Dobra. I teraz tak, żeby go zrobić, crafting ma naprawdę prosty, jeśli chodzi o to. To wszystko mam podpisane, to są scaffoldingi. Ty scaffoldingi już zrobiłaś, tak? Scaffoldingi zrobiłam, płotki też robię. Gdzie są scaffoldingi? W moim ekwipunku. A płotki akurat, a nie, jeden płotek tylko mieliśmy w skrzynce. Tak, także a ile ich potrzeba? Jest spoko. Trzy, okej, no to mam idealnie trzy zrobione. W takim razie brakuje nam tylko light engineering block, robiłeś już jest je? Już przygotowany w craftingu, okay. Także spokojnie. To już biegnę. To doskonale w takim razie. No, dorzucaj. Udało się i jest zrobiona kolejna rzecz, doskonale. Ja cię kręcę, i teraz ale problem szybko. Jest drobny taki, że on wymaga zasilania od nas. Zaraz go zasilimy, żeby działał. A mamy wtyczki? I zobaczcie, że mamy już teraz kolejne rzeczy. Mamy jedną, zaraz powinno być. Tak, jest. Trzeba jedną wtyczkę. Wire relay. I potrzebujemy jeden kabelek. To możemy odpiąć coś w tym momencie. No to crusher się odepnie najwyżej, nie? Dobra, i to w ogóle pokazuje. Jakby, nie wiem, czy ty to widzisz, ale pokazuje jakby obręb czankowy. Tak? Dobra, to postaw na jakiejś krawędzi czanku, na przykład tutaj, gdzie jeszcze nie badaliśmy. O ten, nie? O ten czank. No. Nie będzie, ale bliżej troszkę, żeby był. Tak, no, ale widzisz ale to krawędź, i tak, nie? To i tak w lewo, na krawędzi. O, no. Tutaj, to i tak ja na stoję. Krawędzi sprawdza. No. Nie sprawdzi ci jakby w obrębie 15x15, tylko w obrębie no, czanka, wiem, na którym no, chodzi stoi. Mi o to, żeby w tym czanku sprawdzić okay, właśnie. Okej, dobra. Dobra, mamy tutaj wire relay, który jest nam potrzebny do podłączenia tego i teraz potrzebujemy zdjąć tutaj jeden kabelek. To na razie crusher odepnijmy, on nie jest no, w tym momencie nam teraz potrzebny. Czekaj, żeby zdjąć taki kabelek, trzeba zrobić cyk. Proszę bardzo, i już prąd tutaj nam szalenie wydał dźwięki. Możemy teraz podłączyć taki instrument. Widzicie tutaj, w każdej z tych maszyn w Immersive Engineering jest taki tutaj mały piksel pomarańczowy, który wskazuje po prostu, że w tym miejscu znajduje się przyłącze. Uwaga! I mamy. I on teraz, ładuje się. Jak klikniesz na zjeżdża, niego właśnie... Zjeżdża w dół. Tak? Tak. Mówię, jak klikniesz na niego, to on powinien ci pokazać... Jakoś to się klikało. I wyjeżdża. Poczekaj, on zaraz wyjedzie. Wyjechał. I co? Podniosłeś coś? Core sample podniosłam. Dobra, i to możesz położyć sobie. Okej, okay, no fluid reservoir. I co tam jeszcze było napisane? No mineral. Połóż go na ziemi. Na ziemi? No tak, jego możesz położyć po prostu, postawić. No odsuń się troszkę. Potrzebujesz miejsce. A to jest duże? Wydawało mi się, że da się to coś takiego postawić. No nie, to powinno być jedna na dwie kratki, coś takiego. Nie, chyba to nie jest to coś nie, takiego. Nie wiem, jakiś to masz jest tylko problem. Pokaż. Gdzie ty tutaj masz? Wydaje mi się, że to się dało ustawiać nie, normalnie. No wydaje mi się, że nie. No i proszę, ja postawiłem od razu. No i czyli tak, to jest możemy przekrój... zobaczyć, że w tym czanku nic konkretnie nie ma raczej, nie? To jest jakby przekrój czanka, tak. Takie mam wrażenie. To jest jakby, to jak się wiertło wgryza, to jakby cały przekrój tego czanka tak to wygląda. To przystawmy fajnie to wygląda. Czank obok. Okej, okay, ten tutaj? Tak. Jeden dalej? No dobra. To dawaj go okay. W takim razie stawiaj, bo to jest o, chyba ta masz, kratka już, masz. Nie? Tutaj. Tak, to jest ta. Teraz ja widzę te linie, o których mówiłaś. Tak. Super. No i dawaj. Podpinaj. I do góry. O nie. Disconnection is obstructed. Dobra, czyli musimy jest za blisko. Po prostu ten. Konektor w to miejsce. Dobra. I już będzie teraz dobrze. Okej. Okay. I działa. I teraz zjeżdża. Musisz go chyba kliknąć, tak, jak tak, tak, jak. Tak. Tak mi się wydaje. Bo ja go kliknęłam. No nic, potrzebujemy teraz znaleźć, tak jak jest tu napisane, właśnie tak jak Aga mówiła, miejsce, w którym będziemy znajdować olej, czyli taka czarna ciecz. I a potem będziemy robić destylację? Nie wiem. Okej, okay, zbieramy. Czy prąd cię kopnął? Mam coś, uwaga. No mineral. Water. No i water. Weź pogorzej, jak ta próbka dużo. Wygląda. Czekaj.
Proszę bardzo, to wygląda inaczej. Pokazuje nam wodę tutaj, ta woda niebieska. Strasznie fajnie zrobione, nie? Wiesz co, poprzestawiajmy jeszcze chwilkę miejsca, bo może gdzieś pokaże nam jakąś rudę. Może no tam, dobra. Gdzie była ruda lapisu, tam pójdźmy. Okej, to w takim razie... czy tam jest jeszcze lapis. Ja nie wiem, czy my sięgniemy z prądem, wiesz, bo prądu mamy nie za dużo. To nie, to musimy możemy w obrębie sięgnąć tego... kawałek... Poczekaj, przestawmy go może... Może do tego czanka uda mi się jeszcze sięgnąć, ale dalej raczej nie wróżę tego, żeby kabelek nam wystarczył, bo te kabelki mają chyba 20 bloków długości, coś takiego. Może tak być. Dobra, zobaczmy, czy on sięgnie w ogóle. Sięgnął? Sięga. To dobra. Ja klikam. No, dawaj, zaczynamy w takim razie. Naprawdę. Jest fascynujące, można zostać geologiem w Minecrafcie. Dobra, tylko później te próbki trzeba będzie powywalać, jak już nie będą nam potrzebne. Myślę, że teraz zrobimy sobie pokazowo. Zbieramy. Okej, okay, mamy jakiś kolejny core sample. On wygląda na czarno. No mineral i mamy... 4 miliony midi bucketów oleju, to znaczy, że mamy 4000 wiaderek tego oleju. Ale poczekaj, bo... Właśnie na tym chunku, czyli bardzo dobrze, słuchaj, to przestawmy go na dobry chunk, na ten, na dobra, którym się znajdował. Dobra, czyli to jest ten chunk? Na tym chunku, słuchajcie, znajduje się olej. I teraz naszym zadaniem będzie wydobyć ten olej. Czy ty wiesz, jak może wydobyć taki olej? Wiesz co, setup immersive petroleum pump jack, czyli musimy zrobić po prostu... Pompę tak? Paliwa. Paliwa, pump pompę jack. Oleju. Okej, zobaczmy w takim razie. Czyli mamy tutaj... Czy to jest skomplikowane? Nie, szkło? To jest multiblock. To na 100%, bo mam tutaj projektor, który nam pokazuje to, jak to zrobić. Okej, to robimy czyli projektor? Czyli teraz tak, wiesz co, projektor jest po to, on ci pokazuje po prostu, jak takie coś wygląda. Ja myślę, że szkoda materiałów nam na robienie projektora. Masz rację, to w takim razie sięgnij po naszą książkę. Biorę książkę i w tym momencie wyszukamy to, dowiemy się dokładnie, jak to działa i zaraz do was wracamy. Okej, okay, słuchajcie, mamy przygotowane wszystko. Znaleźliśmy tą maszynę, zobaczcie, że jej budowa jest dość skomplikowana. Ale myślę, już że my sobie poradzimy. Dokładnie, mamy przygotowane wszystkie materiały, które były nam do tego potrzebne. No teraz jedyne co, to tak naprawdę pozbierać je wszystkie do kupy i można zacząć zabawę. Tutaj nam się zaczyna już w tym momencie ostatni blok stali robić. Przedostatni blok stali, tak właściwie. Zaraz jeszcze jeden trzeba będzie tutaj wylać. No tak, bo on i robimy kolejnego multibloka, którego jeszcze jak dotąd nie mieliśmy. Powiem szczerze, że całkiem sporo tych materiałów, jak zobaczycie, tutaj mamy wszystko wypisane. Jest to 11 rusztowań, 6 płotków z tego specjalnego malowanego drewna tym olejem i tak dalej, 4 jakieś rury. No zaraz będziemy to składać, także na pewno to zobaczycie. Trzeba wszystkie te rzeczy skraftować, żeby jakby, no tutaj móc to zrobić, no i będziemy wtedy mogli już to właściwie tak zrobić. I musimy to ustawić chyba na odpowiednim chunku, nie? Tam, gdzie jest ten olej. Dokładnie, taki jest plan. Nawet myślę, że tak to zrobimy. Dobra, jestem ciekawa strasznie, jak to wydobycie oleju będzie wyglądało. Ja też się zastanawiam, chociaż powiem szczerze, że zastanawiam się, czy wystarczy nam tutaj energii elektrycznej do tego, żeby to zrobić. No nie, tu jest jakieś spięcie. Tu jest kabel. Ty nie możesz... Aha! No to... dziwisz się, że dotykasz nieizolowanego kabla i że cię boli. No dziwię się, no jak? Proszę cię, no. Jak dobra, to tak ten chunk kopać? Jest tutaj. Jak spojrzysz na to urządzenie, to on ci pokazuje, gdzie są jego krawędzie. A rzeczywiście, jak patrzę. Dobra, w takim razie myślę, że my zrobimy nasze urządzenie w tym miejscu. To ono się raczej zmieści. To jest drzewo, żeby nie, było... Nie, Aga, zmieścimy się pomiędzy. Ale żeby prąd można było łatwo doprowadzić. No dobra. No bo to jednak kable dawaj. W drzewach to nie jest dobry pomysł. Super. Słuchaj, tutaj rozpoczniemy naszą budowę. Także ja ci daję wszystkie materiały, chodź i będziesz mogła to budować. Nie ścinaj tam, nie ma sensu, bo i tak będziemy przeprowadzać prawdopodobnie od tego. Rzucaj. Od tej maszynki. Czekaj, jak spojrzymy na nią, stój tam. Stój, gdzie stoisz. Okej, bo ja tak namierzam tutaj. Dobra, to powinno chyba styknąć. Jak w tym miejscu wybudujemy, będzie dobrze. Dobra, masz to i jeszcze masz to. Dobra, okay. Zaczynamy od masz to. Zaczynamy, słuchaj, i teraz, właśnie, uwaga. Zaczynamy od scaffoldingów, z których musisz zbudować platformę 3x3. O, właśnie, dokładnie w ten sposób, bardzo dobrze. Nawet nie musiałem ci pokazywać. Dobra, i teraz poczekaj. Teraz masz pipy, nie? To są fluid pipy. Dobra, ile ich jest? Jest ich 4 do użycia i z nich robisz takie T. Tutaj o nóżkę w moją stronę wystawiasz. One są połączone? Są połączone, doskonale. Następnie, czyli mnie zastanawiasz, czy to następnie są dobre. To są na pewno daję dobre. Daję scaffoldingi. Scaffoldingi w rogach. I tutaj jeden do góry. Nie, tutaj jeden do góry. O tak? Agu. No co? Tutaj jeden do góry. A myślałem, że tutaj jeden do góry. Poczekaj. I teraz tak. Właśnie, co my tu mamy dalej? Mówisz, że tutaj jeszcze ta końcówka też jest z jednym tym? Tak, masz rację. A mówiłam. W tym miejscu jest jeden scaffolding dodatkowy. My oglądamy dalej, co tutaj się tak właściwie dzieje. Tutaj mamy tak. Następnie. Na górze z tej strony mamy redstone. I drugi heavy. Na tym wierzchu? Miejscu. Czy to jest light? Light to jest, tak? A to ja light postawiłam. Nie, dobrze, jest dobrze, to jest light. To jest light. Heavy będzie w innym miejscu chyba, wiesz? A heavy nie jest jeden heavy na jest na nim? Środku. Heavy jest na środku. Już widać, patrz.
Tutaj mamy redstone, tutaj mamy light, a tu mamy heavy. I heavy są dwa tutaj w tym miejscu do ustawienia. Tu? Tak, dobrze, bardzo dobrze. Następnie kolejne rzeczy, zobaczmy. Tutaj są płotki. Okej, płotki na trzy wysokości są chyba na rurach ustawione, ale jeszcze przyjrzę się. Tak, na rurach. Na trzy wysokości płotki. Okej, ustawię je. W takim razie. Ale słuchajcie, to jest skomplikowane, ale jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. No dobra, i teraz tak, tutaj idą te puste rury od tego miejsca, na którym stoisz. Tu? No. Od tego poziomu? To nie są rury, to są te steel coś tam. A, te steel sheet metal. Tak, tak. Czyli na wierzchu? I idziesz do przodu z tym, nie? Teraz. Trzy i cztery. I z tego teraz dwa w dół będą schodziły... rury. No nie rury, tylko właśnie stalowe bloki. Ja już rozumiem, co to będzie przedstawiało. Słuchajcie, to będzie taką pompę na pustyni przedstawiało. Już. Agu. Co? Mówiłeś stalowe bloki. Ale tutaj trzeba to zrobić w innym miejscu, no. Mordo, tutaj. Aha. No i teraz mamy... Dobrze, to proszę bardzo, poustawiałaś to teraz walnij młotem, bo trzeba to odpalić. Mówisz, że to ja? Tylko nie mam pojęcia, w którym miejscu. To jest problem. Spokojnie, już! Oh! Trzeba było w ten, ten twardy, ten taki... Ale ten. Mamy farta, że z tej strony postawiliśmy, bo tutaj jest przyłącze prądu. Ale czekaj, czekaj, czy to tak powinno wyglądać? Powinno wyglądać dokładnie w ten sposób. I teraz tak, tutaj mamy coś, co będzie się wylewało najprawdopodobniej. Jezu, po co mi ten aloes? Tutaj, o, wygląda to na wyjście. I tutaj też wygląda to na wyjście. Czyli będzie nam się bokami wylewało? No, prawdopodobnie tak. To może trzeba tak. zrobić tanki szklane. I właśnie tak myślę, że zrobimy. Słuchaj, ogarnijmy i chociaż jeden tank, żeby był, albo i dobra. Dwa nawet byłoby dobrze. Ja ogarniam szybko, jak przenieść tutaj ten prąd, żeby on się zmieścił. Myślę, że dobrym pomysłem będzie po prostu zrobienie kolejnego kabelka. Także cztery sztabki, potrzebujemy zrobić cztery sztabki kopru sobie do tego i będzie można z tego dalej coś zrobić. No właśnie, to jest problem, bo dobra, myślę, że te tanki wystarczą, te zwykłe tanki, bo jeśli tak, to ja muszę piachu wytopić trochę. A nie mamy już w ogóle? Nie mamy. A ten tanki, zajęte. Z których tam wylewasz, pełne są? Pełne. O, no dobra. Ale spokojnie, bo piach się szybko przerobi i ja to przetopię na ten. Dawaj, w takim razie szybciutko. My potrzebujemy jeszcze kilka innych rzeczy, przede wszystkim te kabelki, o których gadaliśmy. Tam jest ta forma do tego, do kabli? Jest forma do kabli włożona do tego, subcio. Do tej, jakby to, jak to się nazywa, na subcio, boksa. Subcio. To ja lecę w takim razie, poczekaj, bo muszę jeszcze zrobić teraz jedną rzecz, potrzebuję znaleźć. Czego szukasz? To ci pomogę. No zaraz znajdę. W tej skrzynce. Dobra, konektor. Nie konektor, relay. No właśnie, bo one mają tyle różnych nazw, że można się poplątać w tym wszystkim. Przeniesiemy sobie tam prąd w tamtą stronę jeszcze. Zobaczymy, a gdzie jest czy to automatyczny zadziała. Ten do wylewania? Automatyczny ten do wylewania? Tak, timer. Bo go zrobiłeś specjalnie, a ja dalej muszę stać tutaj i go nie ma. Tam stoi. Tu? Za tym bloczkiem. A, tu? Mogłeś tu go podnieść schował. Po prostu, no. No dobra. Myślałem, że rozwaliłam go przez moment, tak mi się aż ciepło zrobiło. I on jest ustawiony odpowiednio? No, powinien. Nie? Tak? Zajrzyj do niego. Spatrzę. Ile tam jest zapisane? No 100. To nie, to jest źle ustawione. 300 ma być ustawione. Tak? Mamy? Już mamy. Dobra, to super. Mamy to... Nie musisz zaglądać do niego, wystarczy, że najedziesz do niego. Ale on ci pokazuje możesz zajrzeć do niego. Nawet ci pokazuje, za ile on wystrzeli kolejny ten. To dobrze. Kolejny sygnał. Dobrze, że pokazuję, ale mówię, jak chcesz zmienić wartość, to musisz zajrzeć do środka akurat. No tak, jeśli chcesz zmienić, to tak. Dokładnie tak. O nie, no ja znowu tutaj robię to na te, na płytki, no zaraz coś mnie trafi. No, ja no, mam tak to... w głowie, że tutaj nie trzeba zmieniać w ogóle tej formy. Trzeba zmieniać formę. Będę ci ją wyciągać, kręcę. Żeby ci w ogóle nie działało, to no się wtedy dobrze, ogarniesz. To jest dobry pomysł. No okay. I tak myślałam, jedziemy że cztery to kabelki zrobić. Szybciutko. Teraz ale wiesz, że kable były zrobione? No ale to cztery. Trzeba zrobić tak na... Dobra, no później tamte się jeszcze przydadzą, masz, bo jeszcze, Aga, ci. Nie, bo jest jeszcze milion rzeczy do zrobienia z tego. Zostawmy tamte kable, już skoro zacząłem robić, to już te wykorzystamy, niech nie? Niech ci będzie. Okej, 8 zrobiłem w ogóle, kurde, dobra, to teraz będzie tych przewodów tutaj masakrycznie dużo. To ja myślę, że zrobię dwa tanki i na razie uznamy, że to będzie gotowe. No na razie czekam, aż to się wszystko przerobi. Aha, długo to potrwa? No jeszcze trochę, no. Jeszcze trochę, bo najgorsze to zlewanie, chyba że zrobimy kolejny casting basin i będziemy zlewać na dwa fronty. Okej... Długo? No chwilę, no. A ile ci brakuje jeszcze? Na razie zrób jeden tank. Jeden brakuje tank mi jeszcze nam dwóch. Z pewności. Słuchaj, mówię ci, jeden tank to jest w tym momencie aż nadto. Znaczy, no może nie aż nadto, ale wystarczająco, żeby chociaż trochę tego oleju wydobyć. Musimy, naszym osiągnięciem dzisiaj jest wyciągnąć tylko ten olej do wiaderka i będzie spoko. A później destylować to. Kurde. Ej, ale robi się poważnie, powiem ci. No? Będziemy naftę robić? Ja nie mogę, ale fajnie. Naprawdę mega to jest, naprawdę strasznie się jaram. Tyle jest fajnych rzeczy, słuchajcie, w tych modach, naprawdę.
tylko trzeba się wciągnąć troszkę. Mam nadzieję, że wiele z was gra razem z nami. Możecie napisać w komentarzach. Właśnie, napiszcie, właśnie, czy gracie. Jeśli gracie z nami. No dobra, to jest do odłożenia. Redstone Alloy Ingot. Nie wiem, skąd miałem go w ogóle w ekwipunku. Może mi rzuciłaś. Wiesz co, możliwe, że zebrałeś go, jak ja przerabiałam na płytki, a ty przerabiałeś na też płytki, ale żelazo. Tak mówisz? Tak, tak mówię ci. Już nie pamiętam tego. To wtedy mogło to się stać. Dobra, czy masz chociaż jednego tanka gotowego? Mam prawie. No dawaj, lecimy. Nie wiem, czy to wystarczy, czy z jednej strony tylko wystarczy trzeba. Z jednej strony na razie, chodź. Zobaczymy, co się będzie tam działo, czy to będzie się już napełniało tak jak trzeba. Zobaczmy. Prąd już jest podłączony, także uważaj. No właśnie czuję. Nasza maszyna już chyba pracuje nawet. A myślisz, że to tak? Tak? Ona pracuje, ona wyciąga olej. O kurde. Czyli wystarczy tylko postawić tutaj tanka. I ona będzie zbierać olej. Coś nie pracuje. Ow, no dobra. Co? To wymaga trochę więcej prądu, niż się spodziewaliśmy. Nie wiem, czy widzisz, ale zobacz, jak to się rusza delikatnie. Aha. To będzie chwilę trwało, na czyli pewno, to ale że to będzie. Ale rzeczywiście działa. Poczekaj, no wiaderko uda nam się jakoś może uzbierać. Chyba, że odłączymy wszystkie inne maszyny. Słuchaj, to nic nie da, bo tamte nie zużywają w tym momencie prądu w ogóle. One są wyłączone, tylko naładowane. No to trzeba nowy generator będzie, zdobyć. Problemem będzie to właśnie, że musimy zrobić jakiś generator, na przykład termoelektryczny? Nie, to nie ten mod chyba. Czy ten? To jest ten mod. Tak? Okej. Okay. I już możemy go zrobić. Aha, a jak on działa? Na co? Constantant plate? Co to jest constantant plate? No już constantant robiliśmy nawet, nie? Także a, to tak no to spokojnie. Czy on mówisz, działa... żeby... No zaraz zobaczmy, gdzieś tutaj mamy Power Wires Generators, tak to się nazywa ta zakładka. I ty mówisz o termoelektrycznym, tak? Do niego trzeba wsadzić coś zimnego? W sensie, że widzisz, on produkuje z lodu i z... I z czego? I z uranium? Nie mamy uranium. Ciekawe. No to jest trochę trudne, żeby to ogarnąć, ale okej. Myślę, że będzie można zrobić później. No ale tak pomiędzy tymi jeszcze mamy kilka innych na pewno generatorów też do zrobienia. Mamy na przykład Lightning Rod, o jakby nam piorun chciał walnąć, to też można zbierać sobie z czegoś takiego. Całkiem spoko to sprawa. To byłoby też niezłe. W ogóle tutaj teoretycznie ten ruch powinien być płynny, jeśli chodzi o tą pompę, ale Pump Jack nie chce wcale pompować. No, problemem jest chyba to, że mamy tylko jeden wiatrak na górze. Tak, myślę, że to może być kwestia tego. Jednak ma to troszkę problemu. To jest jedyne źródło energii. A jakbyśmy odpięli inne maszyny, które teraz ja nie potrzebują pracować. Nic nie daje, ale możesz spróbować. W sensie, bo jest tylko jedna maszyna podpięta. No nie, ale ta też pracuje jeszcze, czekaj. Tak? Ale ona jest wyłączona jakby, jak mam to odpiąć? A, tylko rozwalasz. W ten sposób, tak. Dobra. No to nie zmieni prędkości działania tego, bo tamta nie ładowała się w ogóle, wiesz, w tym momencie. Zobacz, że prędkość jest dokładnie taka sama, jak była. No i on będzie się przesuwać tak bardzo powoli, także to wiaderko, może doczekamy także jeszcze dzisiaj. Także może do następnego odcinka. Ile wiaderek się mieści w tych tankach, pamiętasz? Dużo. Dużo się mieści na pewno, bo ja tam jest dwa tanki i ja tam przelałam z 10 wiaderek. To myślę, że można by po prostu wiaderkiem spróbować zaraz to podnieść. Czy masz wiaderko? Mam. No poczekaj, zobaczmy, nie jest napisane. Nie jest napisane, właśnie, spróbuj. Nie, próbowałam już, próbowałam kilka razy, to jeszcze jest za no mało dobra. Na jedno wiaderko. No to musi się rozpędzić troszkę. Ja nie mogę, no trochę to na pewno potrwa, ale mam nadzieję, że się uda. Tak mnie zastanawia, czy moglibyśmy to jakoś przyspieszyć w tym momencie? No raczej niekoniecznie. W sensie, no chyba nie ma jakiegoś manualnego kołowrotka, w którym moglibyśmy biegać. Musielibyśmy zrobić właśnie coś, co by nam zasilało to prądem, a problemem jest to, że w tym momencie więcej prądu raczej nie wygenerujemy niż to, co mamy. Chyba, a generator blok? Właśnie, gdzie ty to masz? No po prostu to jest taki blok, który ma elektrum w sobie, nie, stal. Nie, no to jest do tego, do jakiegoś rodzaju generatora raczej, wiesz. Możemy zrobić diesel generator, ale on jest też trochę kosztowny w produkcji. Przez tym on będzie prawdopodobnie wymagać paliwa, które w tym momencie wydobywamy. Prawdopodobnie tak, ale czekaj, bo tutaj coś... Nie, no nie, kapie niby się przemieszcza w milimetry, ale to jeszcze chwilę nam na pewno zejdzie. Dobra, z tym. To my chwilę to jeszcze postoimy do tego pierwszego wiaderka i zaraz się widzimy. Jest! O, super! Udało się jedno wiaderko. Stoimy tutaj od tygodnia i nawet drugi wiatrak podłączyliśmy, jak możecie zobaczyć tam. Ale tak staliśmy oboje, patrzyliśmy się, już teraz zastanawialiśmy się, czy to zadziała. Dołączyliśmy właśnie drugi wiatrak, ale udało się i to znaczy, że udało nam się zrobić kolejne osiągnięcie i coś się dziwnego pojawiło, jak spojrzysz sobie do góry nogami. To jest chyba wiaderko.
Ale to wiaderko do góry nogami, nigdy tego nie tak było. Tak wygląda. No nic, no w każdym razie, na pewno będziemy musieli się przyjrzeć tym osiągnięciom, ale dzisiaj już wystarczy, także dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie na ten odcinek z Overcooked z czekoladem, tak dokładnie, tak, który jest gdzieś tam w karcie. No i wbijajcie obowiązkowo do Agi na kanał, bo u niej chyba dzisiaj jest Slime Rancher, jeśli się nie mylę. A może się mylę, może coś innego, kto wie, zobaczymy. Sprawdźcie jeszcze. Dokładnie, sprawdźcie, żeby się upewnić dokładnie. I zostawcie łapkę w górę obowiązkowo. Kolejny odcinek w sobotę. Trzymajcie się, na razie, cześć. Pa, pa.